Wojciech Jasionowicz, urodzony 14 stycznia 1967 roku w Kętrzynie. Studiował na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach 1988-1993. Uzyskał dyplom w pracowni profesora Edwarda Sitka. W kwietniu bieżącego roku brał udział w wystawie w Gdańskiej Galerii Rzeźby Młoda Rzeźba Gdańska 94. Rzeźba pozwala mi w szerszy sposób przekazać swoje odczucia wewnętrzne, pokazać świat, w którym się wychowałem, z czym jestem związany i do czego przywiązuję znaczenie. Przez moje rzeźby mogę lepiej, pełniej wypowiedzieć się, niż stosując słowa, aby wyczerpać tematy, problemy, o których chciałbym opowiedzieć. Na tej wystawie pokazuję rzeźbę figuratywną i konstruktywistyczną. Ale problemem najistotniejszym, o którym chciałbym opowiedzieć, jest człowiek. W rzeźbach figuratywnych, biologicznych, oprócz ludzkiego ciała, wnętrza, interesuje mnie połączenie bryły rzeźbiarskiej z płaskorzeźbą, rysunkiem i malarstwem. Moim zdaniem jest to trudne zadanie, gdyż istnieje moment zagubienia, chaosu, dominacji jednego ze środków wypowiedzi i tym samym zburzenie całej harmonii. Stosując tak wiele środków artystycznej wypowiedzi, chcę utrwalić chwilę, odczucia, uczucia, emocje, które w danej chwili dominujące wyrażają moje wewnętrzne potrzeby. W rzeźbach figuratywnych staram się wykorzystać przypadki, takie jak na przykład pęknięcia, które pozostawione bez ingerencji mogą podkreślić formę bryły i nadać dodatkową ekspresję. Zaduma, akt, poczekalnia i władza są to tytuły moich prac. Tytułując swoje prace, ukierunkowuję potencjalnego odbiorcę myślowo. Wszystkie jego przemyślenia o rzeźbie inspiruje bardzo często nie sama rzeźba, lecz tytuł. Dlatego staram się nie tytułować swoich prac, aby dać większą swobodę wyobraźni moim przyszłym odbiorcom. Władza jest rzeźbą dominującą na tej wystawie przez swoje rozmiary i nakład pracy, jaki w nią włożyłem. Nie chcę przytaczać w tym momencie mojego toku myślowego związanego z tą pracą, gdyż odbiór i refleksję chciałbym pozostawić oglądającemu. Thank you.
Rysunki na drewnie są dopowiedzeniem do rzeźby Władza. Chciałem w nich ukazać człowieka jako marionetkę. Człowiek bardzo często jest taką marionetką, niepobudzony, nie podejmuje żadnych decyzji. Jest bezsilny. W wielu przypadkach trzeba nim kierować, sterować. Rysunki te są przestrogą. Człowiek powinien sam decydować o swoim życiu i nikt i nic nie powinno ingerować w jego decyzje i poczynania. Dyptyk Władza jest także uzupełnieniem, dodatkiem kolorystycznym do rzeźby. Stosując w nim kontrasty kolorystyczne, chciałem podkreślić wielkie znaczenie tego tematu dla człowieka. Rysunków i malarstwa inspiracją było okno. Jest to widok z okna teraźniejszości i przyszłości. Stosując kompozycje geometryczne, abstrakcyjne z różnymi kontrastami, walorami z różnymi natężeniami linii, wieloma kontrastami kolorystycznymi, chciałem nadać temu tematowi wielkie znaczenie. Jak wyglądałoby nasze życie bez okien w mieszkaniach, w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, w miejscach pracy bez dostępu słońca, zieleni. Byłaby to gehenna. My jako osoby biologiczne jesteśmy związani z przyrodą i izolacja od niej wpłynęłaby na nas druzgocąco. Mocniejsze akcenty, które są zauważalne w życiu, są zaznaczone, ale nie są akcentami dominującymi w całości. Prace, rzeźbiarskie konstrukcje wzięły swój początek z obserwacji wnętrz, w których się znalazłem przypadkowo i w których przebywam częściej. W obecnych, współczesnych czasach piony i poziomy budują całe wnętrze mieszkania, w którym jestem zmuszony przebywać. Patrząc na kąty, które otaczają naszą rzeczywistość, pragniemy zastanowić się, dlaczego znalazły miejsce wśród nas. Jest to ułatwienie budownictwa w dzisiejszym świecie, czy tylko iluzja naszych czasów? Jesteśmy zamknięci w nienaturalnie klaustrofobicznych pomieszczeniach. Uciekliśmy od przestrzeni otwartych, aby poczuć się bezpiecznie, ale ucieczka ta jest skazana na fiasko. Tylko w okresie zagrożenia pragniemy schronić się, ukryć w pomieszczeniach, które sami komponujemy jako azyl przynoszący nam spokój wewnętrzny dla ciała i duszy. Dla ciała schronienie przed przyrodą, która może być okrutna, na którą nie mamy wpływu. Ucieczka nasza jest tylko półśrodkiem, gdyż jako osoba biologiczna bez przyrody nie możemy żyć i tworzyć.
Trójwymiarowość i opływająca go przestrzeń są dla mnie problemem najistotniejszym. Odszedłem od naśladowania natury w jakiejkolwiek formie. Wyzbyłem się organicznych kształtów w swoich wyabstrahowanych pracach. Jestem przekonany, że osobiste emocje są interesujące i godne do wykorzystania. Teoria i metoda musi się wiązać z naszą epoką, reprezentować nasz czas. Zasugerowałem tu tylko tematy i przyczyny, jakie mną kierowały do stworzenia takich, a nie innych konstrukcji rzeźbiarskich. Słowa nie są w stanie określić potrzeb i oczekiwań. Tylko bezpośredni kontakt z pracami może pobudzić naszą wyobraźnię do refleksji.